ludzie z ruchu Kadyzade splądrowali tawerny. Kiedy wyznawcy Sivas i Efendiego próbowali im to wyperswadować, doszło do zamieszek. Sprawy wkrótce mogą się wymknąć spod kontroli, panie. Każdego dnia dochodzi do jakiejś bójki. Sędziowie nie nadążają z rozpatrywaniem skarg. Powiadam cię obie strony. Chcę wysłuchać, co mi mają do powiedzenia. Yahya Efendi, co z ulemami? Wybrałeś już kandydatów? Chcę jak najszybciej przyjąć nominację. Sułtanka Kösem już dawno to zrobiła. Pod twoją nieobecność, panie. Mianowałeś ją regentką, więc się nie sprzeciwiłem. Regentką? Naprawdę? Panie, rozeszła się plotka, że zginąłeś podczas polowania. W mieście doszło do rozruchów. Nie mogliśmy zatrzymać ludzi. Tłum ruszył na bramy seraju. Na szczęście sułtanka Kösem odważnie stanęła przed tłumem. I kiedy ogłosiła, że jako regentka sprawuje kontrolę nad państwem, wszyscy się uspokoili.